tyle pieniędzy zaoszczędziłem, odkąd jestem trzeźwy. Stary, nie zaoszczędziłeś 14,5 tysiąca, kiedy jesteś trzeźwy, po 20 żeby się wyleczyć. Więc jesteś trzeźwy. Disco Polowiec, była taka jedna, która się chciała... Witam wszystkich. Witam wszystkich. Nie było mnie pół roku. Przez pół roku wydarzyło się w chuj ogrom spraw. Notatnik pęka w szwach od lików. Muszę wam powiedzieć tam całą historię z tym odwykiem, tym jak tam trafiłem, jakich ludzi tam spotkałem. Mam ogólnie założony taki implant. Tutaj mam wszczepiony. LOL. Wszczepiony taki implant. Ja na ciebie działam, takie rzeczy istnieją, stary. To się nazywa Naltrexon. To nie jest Naltrexon? Lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu. Jak działa? Środek zmniejsza ochotę na przyjmowanie używek, jednak w przypadku ich zażycia nie wywołuje gwałtownej negatywnej reakcji. Aha. To nie jest esperal. Dopobiega to, że chcecie się chcecie się chlać. U mnie to nie działa akurat, bo non stop mi się chce chlać i chce mi się więc bez tego pewnie już bym dawno leżał na w rowie i na już bym tutaj walił k***ę. No i na tym Naltrexonie, nawet jeżeli się napiję, to nie czuję tej fazy po alkoholu, nie tej ekstazy. Jakoś się trzymam, nie? Jakoś się trzymam. Mnie morda swędzi, jak tylko pomyślę o tej zmrożonej królewnie z poświatą zieloną. Co to za nowa blondie się koło ciebie kręci? Nowa tinderuwa jest robiona król nasz. Nie tinderuwa. Mogę wypić 2 litry wódki. Jak się napiję, to można, mogę ubrać. Jeżeli nie ubrę, to kac jest tygodniowy, więc nie ryzykuję. Nawet jak byłem u fryzjera i takim alkoholem mi pryskał, to już tak k***nie... Dziwnie się czułem w tym, jak ten alkohol mi wnikał w skórę. Więc no, z tym na razie trzeba przystopować. Naltrexon jest założony na 100 dni. No nie, no czytałem o tym, to nie jest placebo. Po 100 dniach to się rozpuszcza w organizmie. Teoretycznie, jak dobrze obliczyłem... Czyli innymi słowy, po prostu liczysz 100 dni, żeby się napalić. 2 dni przed moimi urodzinami się to rozpuszcza kompletnie. I teraz tak. Nie wiem, czy od razu mam jechać tego samego dnia na założenie tego, czy się po prostu leciutko napić w urodziny, czy nie wrócę do takiego lecenia na ostro. Nie pij? Leciutko można było spróbować, chociaż jak się człowiek czuje, nie? Bo nie powiem, tęsknię trochę za alkoholem. Jest tak nudno. Ja nie wiem, jak wy możecie żyć. A ja tak szczerze, to jest właśnie najgorsze, co może być, bo w momencie, w którym tęsknisz za daną czynnością, to znaczy, że nie będziesz potrafił się powstrzymać, żeby ją kontrolować. I podobnie jest z kasynem. Ja uważam, że kasyno samo w sobie złe ogólnie nie jest, bo jest to jakiś rodzaj rozrywki, od czasu do czasu można sobie pójść i na przykład na ruletce pograć, nie? Ja sam osobiście praktykowałem, lubiłem. Ale w momencie, w którym w twojej głowie wzbudza że tęsknisz za tym uczuciem, powiedzmy, podniecenia, które temu towarzyszy, to już jest źle. Mówienie sobie, a troszeczkę wezmę, to nic się nie stanie, a pójdę sobie, to nic się nie stanie. Czyli to samo jest z kasynem. Jak nie jesteś uzależniony, sobie pójdziesz, nie wiem, raz na miesiąc pograć, to jest wszystko git, w porządku. Traktujesz taką rozrywkę, masz nad tym władzę i kontrolę. Jest to okej, tak samo jak jest z alkoholem, jak pójdziesz raz na 2 tygodnie się napić, wszystko w porządku. Ale jak nagle masz codzienne myśli na zasadzie, ale bym sobie na ruletce pograł i mówisz, a to wezmę dzisiaj mało pieniędzy, 200 nic się nie stanie. To nagle się okaże, że będziesz te 200 codziennie przydał, albo co gorsza, w końcu się odpalisz i weźmiesz dużo więcej, żeby przydać. Więc jak już masz myśli, że nie potrafisz nad czym panować i ciągle masz na to ochotę, to jest znak, że trzeba to leczyć, nie? Ja tak z fastfoodami mam. Abstynenci bez alkoholu, przecież to jest, tu się można zrobić naprawdę, jest tak trudno w tym świecie bez alkoholu. Bądźmy z ciebie dumni. Dziękuję bardzo. Jak było, jak wpierdoliłem się w ten nałóg, później też nawet nie chciałem się wychodzić z domu. Potrafiłem siedzieć sam w domu przy komputerze, pić alkohol, k***ki z biurka. Warto wspomnieć o maratonach walenia tam miałem tego nie mówić. Ale potrafiły trwać po 6 godzin nawet. Stary, ja się budziłem. Odchodziłem od kompa z taką ręką, bo tutaj cały bark bolał. Ja nie wiem, czy w ogóle kiedyś podczas tego to mi jakiś bark nie wypadł. I w ogóle, bo to był taki... Czekaj, w jaki sposób on 6 godzin najlepszy odwyk w Europie. To był taki ekskluzywny odwyk dla takich biznesmenów, jakichś tam influencerów. W ogóle był... Mój rekord to jest 8 relacji na dobę chyba. I to jest rekord. Już mi się więcej nie chciało, nie? Był jeden raper, bardzo popularny. Myślę, że top 5 najbardziej popularnych raperów w Polsce. Ale nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, kto to był i w ogóle muszę tamte... Bo mam nagrania z tego całego odwyku. Nie wiem kompletnie co robić. Wiecie ogólnie, kiedy mi się najbardziej chce masować? I to jest... generalnie chore? Jak mam stan podgorączkowy. Jak mam stan podgorączkowy, to nie mogę przestać chwytać się za ch**a. Ciągle bym go masował z ch**a. Strzał za strzałem. Dziadów, rozumiesz to? Kaska się skończyła, to też. Podejrzewam, że mojemu dealerowi to leasing za nowego Mercedesa spłaciłem. I to tak, mam aplikację.
Tyle pieniędzy zaoszczędziłem, odkąd jestem trzeźwy. Miesiąc, 27 dni. 14 milionów? Nie, 14 tysięcy. Co k***a ten chłop w 2 miesiące 14,5 koła zaoszczędził? 7 koła k***a na ć***a. Co on k***a? 300 tysięcy na alkohol i narkotyki. Wiecie, ile to jest? No, jest nowa Melina, adresu nie likuję. Potrzebny jest specjalista od telewizorów. Potrzebuje f***e wielkiego telewizora. To potrzebuje tak telewizora, jeżeli odpalę sobie tam p***o, to żeby wielkościowo mniej więcej było tak samo. Ja co tydzień mówiłem tak, dobra, dzisiaj sobie zamówię, ale już za tydzień na pewno nie, rzucam to w pizdu. I wiesz, następnego dnia znowu jedynkę, znowu i to nie było tak zaplanowane, że o, dzisiaj pierwszy dzień miesiąca, to biorę sobie 50 gramów, żeby było ekonomicznie i będę ją na cały miesiąc. Nie, bo ja cały czas chciałem to rzucić, ale po prostu nie dawałem rady. Biorę 50 gramów, żeby było ekonomicznie, jak to w ogóle brzmi. Katalizatorem, żeby się na... To było, wystarczył mi jeden kieliszek wody i już szukałem tego, żeby znaleźć dragi, nie? Pana akcja. Teraz pobieram leki od psychiatry i trochę pomagają. W sumie chuj nic nie pomagają. Czasem się czuję jak pi***, jak gówno, nie chce mi się stać w łóżka, a czasem się czuję jakbym był na ci***, mam i chce mi się z każdym rozmawiać. I biorę teraz Medikinet, bo w ogóle w aptece to trzymają w sejfie gdzieś tam w podziemiach, a Medikinet to jest pochodna w***. No co? Więc tak naprawdę to jestem chuj ciągle na c***nie. Byłem ostatnio na tym, na paradzie w ogóle. Co on gada? Tylko dlatego, żeby pójść tam dla beki. I myślałem, że tam zobaczy, wiesz, jacyś typów kręcącymi k***ami na tej paradzie. Jakieś, wiesz, transy. Swoją drogą jeszcze nie spróbowałem transika. Co ja? Ale on k***a gada, ja też nie spróbowałem. A tak w sumie mnie to interesuje. Czy jak się prześpisz z transseksualną osobą, to jesteś nadal hetero, czy nie? Bo mi się wydaje, że tak. Przecież transseksualne osoby mają normalnie w dowodzie, że są kobietami. Trzeba będzie. Czterech chłopów przebranych za baby i nic więcej. I normalni ludzie. Mówię, ja przyszedłem. Bez sensu. Wiesz, panie, próbowałeś transika? Nie, nie próbowałem. To była gra aktorska i to było... O, Arta Antoniewska. Zbanujcie. O, jeszcze! Jest tak. Pewnego dnia siedzę sobie jak gdyby nigdy nic. Po prostu jak dziwna zbieg okoliczności, ale zaczęły do mnie były dziewczyny pisać albo mi lajkować zdjęcie, a w tym Arbuzowska mi polajkowała zdjęcie. W sensie musiała mnie odblokować na Facebooku i polajkowała mi zdjęcie. I ja tylko pokazałem mu nic, pad, worek skurwa się rozwiązał. I zablokowałem ją i wyjebane. Szuka bolca? No. I więc, no ja pokażę wam. Nie, o, nie. Usuwaj to. Jest usuwane to. Nie. Gdyby Franek, jak prosiłem go, żeby przyszedł do mnie, jakby to była ostatnia faza mojego na i na leżałem zać po prostu zachlany przez kilka dni u mnie w mieszkaniu. Zamówiłem, no nie powiem kogo zamówiłem, bo tutaj obiecałem, że nie będę o tym mówił, ale możecie się domyślić kogo. I mówię, Franek, co ja zrobiłem, proszę przyjść tutaj. Co? On chciał, żeby Franek mu pomógł. O co chodzi, bo nie rozumiem. Proszę przyjść tutaj, to jak ona przyjdzie, to zobaczy, że jest dwie osoby i sobie pójdzie, nie? No i Franek nie przyszedł, bo jakby wtedy przyszedł, to nie poszedł na odwyk, bo by się w nic nie stało po prostu. A dzięki temu, że on nie przyszedł, to teraz jestem trzeźwy. Ten moment kulminacyjny... A, czyli innymi słowy, on dziękuje koledze za to, że go olał, bo dzięki temu, że go olał, to mu lepiej w życiu idzie. Zajebiście. No bo wtedy, jak Monika do mnie przyjechała, Już tamta sobie poszła, ja też jestem z tym wolnym. I ja poszedłem się odlać, bo byłem na oczywiście do klasi. I Monika wzięła mój telefon i przeczytała rozmowy z Frankiem. I tam było właśnie wszystko napisane. I gdyby ona tego nie przeczytała, to bym nie poszedł na odwyk. Musiałem iść, bo już było tragicznie. Ale mieszkała przez 23 lata w Kanadzie i teraz rok temu przyjechała do Warszawy, nie? I sobie teraz tu mieszka. Ale śmiała tu nie mieszkać, tylko mnie poznała. Aktualnie to nie mam pieniędzy. Aktualnie to jestem biedny. Przestałem w ogóle szanować ludzi, którzy chodzą na siłownię i nie piją ani nie ć***ą. Przestałem ich szanować. Ja też tych śmieci z siłowni. Ich totalnie, fast foody, alkohol, tak się żyje. Bo to jest za łatwo. To jest jak na cheatach. Tak, Zeus Detox, tak. Mogę wam pokazać tam, że fajne boisko było. Najlepszy detox w Europie. Wakacje, no to były wakacje. A tu gdzie Franka dom. No bardzo fajnie było tam. Czułem się jak u swoich, bo każdy miał te same problemy co ja. I byłem myślę, że to
lepiej się czułem niż u mnie w rodzinie tam. Ci terapeuci mówili, że taką zgraną ekipę stworzyliśmy, że jeszcze takich fajnych ludzi nie było. Stary, jakbyś zapłacił mi 20 tysięcy, to bym ci powiedział, że jesteś najprzystojniejszym człowiekiem na świecie. Mówiłbym tak każdemu klientowi, że to najlepszy człowiek, jaki tu zawitał. I jak ja poszedłem na pierwszą rozmowę tam z terapeutą, bo on już wszystko o mnie wiedział, o moich streamach, o przedłużanych, wszystko, wiedział. Prześwietlili mnie terapeuta ziomal, oni tam w ogóle, niektórzy byli ze Stanów, ci terapeuci. I taka terapia, no na miesiąc to ci wyjdzie tak pewnie 23 koła. Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi z tymi dziewczynami, tam na tym odwyku, ale była taka jedna, która się chciała z każdym i to po prostu podchodziła do ciebie i mówiła, chodź szybko mi nikt teraz nie będzie ten. I ona ogólnie była tak przez 3/4 dnia przypięta pasami, bo ona się jeszcze cięła strasznie. I jak wyszła, to tylko pragnęła tego, żeby ktoś ją wy***ał. Ona była od chyba zrobiona, nie pamiętam. No nimfomanko właśnie. No nie. Nie, co ty. Jak ja brałem tam takie leki, że mój jak chciałem się wysikać, to nie mogłem go znaleźć. Tam, bo ja nie wiem jakim cudem on jej się chciało. Ładna była? No tak, 16 lat miała. Dużo takich właśnie młodych Ukrainek też było. Wiesz, widać, że bogaci starzy i dali je na odwyk. No, byłem z chłopem, który miał 70 lat w jednym pokoju, bo tam ten 70-latek, jak go przywieźli, w ogóle nic do mnie się nie odzywał. Ciekawy, czy 70-latek też dostał propozycję. Bo cały czas go szprycowali lekami i nie mógł chodzić do łazienki sam, bo mu jak Mariusz, nie wiem czy oglądacie Raszei, chłopaków z Raszei, nie mógł stanąć na nogach i przejść się, jak chciał siku albo do łazienki, to wołał cały czas kogoś i mnie budził kurwa w nocy, bo od alkoholu mu po prostu nogi odłączyło i cały był posiniaczony, bo się przewracał. To już tam miał na imię Maja? Nie wiem, ale możliwe, że tak. A skąd wiesz? Czemu tak trafiłeś? Czemu tym spamujesz? Jakie leki ci dawali, Szymek? Do takich stanów się doprowadzałem. To nie moje. To nie wiem, co to kurwa robi. To nie moje. Dobra, o co tu chodzi? I czemu pracy nie ma obok? No zobaczcie, do jakiego stanu ja się kurwa prowadzę. Ulala, ale tutaj pani jest obok. Dałem. No, na takiej mylinie lądowałem. Ona w ogóle też trafiła na lody. Tu miałem takie, to były takie odczynniki, dzięki którym badałeś, co, no to młody. Odczynniki, dzięki którym badałeś, co masz w danym nie w danym prochu, no to bielany. W ogóle jak byłem w kasynie przed odwykiem i byłem z Moniką i pytam się, Monika, którego masz urodziny? No 17 stycznia, postawiłem na 17 100 zł i trafiło 17 i 3600 win. K***a, sami wyglądałem. Jeszcze jacy młodzi, wszyscy. O! To moja mama jak coś. O, patrz! Tu z mamusią. No, Shelly. Nie no, żartowałem. To moja mama jak coś. Przepraszam. O, patrz! To był moment przez pojechaniem na odwyk. Przed odwykiem, aż sobie zobacz jaki byłem czerwony i w ogóle. Ja kochałem alkohol. Jak wiadro się lało. Dobra, teraz przejdziemy do tego, jak było na odwyku. I teraz tak, jedziesz tam do tego odwyku. Pierwsze co, badają czy jesteś trzeźwy. Przed wejściem na odwyk dwie seteczki miętóweczki ostatnie wypiłem. Smakowały wybornie. No i poszedłem na ten odwyk. Na początek dmuchanie alkomatem, wywiad z zawodnikiem. Ej, nigdy miętówki nie piłem, a prawie wszyscy o miętówkach mówią. Może kiedyś spróbuję miętóweczki. Pobierają ci krew, badają ci co tam we krwi masz. Od razu ci montują taki Venflon. Taki. I podłączają ci kroplówę. Obecnie to nie pracuje. Obecnie to leczyłem się i mam kupę długów za odwyk i tak dalej. Codziennie więcej albo codziennie inne. I był to odwyk taki, no luksusowy. Mogliśmy jeść wszystko, co nam się tylko zamarzyło. Była tam kucharka. Jak dowiedzieli się, że lubię gotować, bo oni tam bardzo się przystosowywali do tego. Powiedziałem, że lubię gotować, no to mi różne składniki do gotowania przywozili. Grill kupili. W końcu grill mi ktoś kupił, bo arbuzowska przenośnego grilla nie kupiła. Grilla tam mi kupili, składniki do gotowania mi przywozili, pizzę robiliśmy, steki, jakieś pojebane rzeczy. A, tutaj na odwyku, zobacz jak tam ładnie było. Tutaj już jestem odpuchnięty trochę. O, na się pakuję na odwyk. Tutaj, ale na początek beka, bo leżał ze mną gościu, diskopolowiec, bardzo znany diskopolowiec, no ale też oczywiście ze wiadomych względów nie mogę powiedzieć kto to był, ale bardzo znany diskopolowiec,
Tylko że jak ja przyjechałem, to on następnego dnia już wychodził, nie? Więc tylko jedną noc z nim byłem, ale wszedłem tam i on tak patrzy na mnie, ja cię znam, ty na fajnie walczyłeś. Ja mówię, no tak. I okazało się, że w ogóle wtedy jak byłem na odwyku, wtedy to było? Nie pamiętam, ale wyszedłem tam na badania, wracam, a na telewizorze leci Franio. Stream Frania oglądał sobie chłop i mówi tak, ale ten Franio to jest zabawny i to jest taka rzecz, nie? I z kim on wtedy ten Franek był? A zazwyczaj, że takie śmieszne rzeczy mówię, że i coś to, o, kamieniarz, i taki zabawny. On się tam znalazł, bo go dziewczyna albo siostra, już nie pamiętam kto, wwaliła i zapłacili za niego, tam sobie leżał i jak wychodził, to on nie wziął tej wszywki, nie? Tego implantu. To bez sensu, i tak już pewnie zaczął pić. Leżymy sobie, on, ej Szymon, a pokazać ci moją nową nutę, jaka będzie niedługo, nie? Ja na początku nie wiedziałem, że on jest disco polowiec, mówię, no dawaj, pokaż. Bo a on puszcza tam disco polo, nie? Z takiego wielkiego JBL-a leci. Mówię, ja gdzie ja trafiłem? O, zobacz jak fajnie tutaj miałem. Potem następną noc miałem wolną, bo nikogo nie było, a jeszcze następną przyjechał ten pan stary, ten 70-letni. To był gościu, który... Ale no, tam starzy ludzie też taki... I on mówi, że wypij sobie jedno piwo i budzi się i nagle jest na odwyku. Ja mówię, a ile miałeś promili, jak przyjechałeś? No 4. To jedno piwo, no jedno. Ja... No dobry był. Były cały czas jakieś leki. O, takie jedzonko mieliśmy. Głównie tam jedzenie fotografowałem, bo reszty to nie... Ty, to jedzenie nie wygląda jakoś apetycznie wcale. To są jakieś naleśniki, czy jaki? Nie mogłem, tak z ukrycia. Niski disco polowiec młody był. No, tak 32. Takie jedzonko dostawaliśmy. Była tam pani kucharka, pani Ukrainka. Bardzo się z nią zakolegowałem. Nawet łezkę uroniłem, jak się żegnałem z nią. Żebym się zakolegował z kucharzem, jakby mi burgery robił, no to normalne. Bo mówi, że już nie będzie miał tutaj pomagać w kuchni, bo ja tam jej pomagałem. I ogólnie siedziałem sobie tam. Uzależniamy się od normalnych papierosów, więc to teraz jak palę, to jest dla mnie tragedia, bo każdy tam palił normalne fajki. Każdy wychowawca, tamten terapeuta. To jakieś zupkę fotografowałem, jakie przekąski mieliśmy, jakieś sery, fajnie. Stary, oni ci dali spleśniały ser, ale szyneczka fajna, taką szyneczkę ja lubię. No taka szynka wolno dojrzewająca jest najlepsza, pamiętajcie. Najlepsze zawsze są dojrzałe, i szynki, i kobiety. Uwielbiam dojrzałe rzeczy. Mało mi się. Nie, no była patologia, bo jak przyjechał jeden chłop, ja sobie stoję, on mnie chce bić, bo tam dopiero co go przywieźli, nie? Chce mnie bić, pyta się kim ty jesteś, ja mówię, dobra, i sobie poszedł. I doktor tam na mnie podszedł i mówi, że spokojnie, że zaraz mu dadzą zastrzyk, to będzie spał 2 dni. No i spał 2 dni. Ale stary, wyobraź sobie, że idziesz na odwyk, płacisz za odwyk 20 tysięcy, czyli każdy dzień to wychodzi grube siano. Powiedzmy, że dziennie płacisz 700 zł, a ci cię kładą spać na 2 dni, więc 1400 ci skiermany znika. Jak ja bym zapłacił 700 dziennie, to chciałbym delektować się każdą sekundą życia. Widziałeś kogoś w kaftanie? Tak, tak. No ta dziewczyna jedna, która się cięła, musiała być w kaftanie, stykowym nożem się pocięła. O terapiach, słyszałeś o terapiach w USA i Australii na grzybach, że ludzie przez rok nie muszą pić, palić? Nie chcę takich eksperymentów. Na razie jest okej chyba. Wpisz w Google Marcin Miller Szpital? A to w Zielonej Górze przecież. Nie, to nie było tam. Nie, to nie było. To nie było, on jest chyba starszy. Takiego pieska tam mieliśmy. To był piesek żony tego właściciela. Bardzo fajny. I nazywał się Hermes. Bo i ta jego dziewczyna wszystko miała w Hermesie. Dobra. Taka sala kinowa była. I zaprosili mnie, akurat robili jakieś sashimi, przegrzebki, k***a, jakieś takie b***ne bogate rzeczy. I wiesz, zaprosili mnie i ja mówię, oje b***a, zostaje to k***a do końca życia. Patrz, co tam, patrz jakie tam były rzeczy. Tuńczyk świeżutki, ostrygi, cytrynka, a tutaj są przegrzebki zapiekane. Zobacz jak to wyglądało. Mogę się tam teoretycznie, czy bo za dietę ma. Wiem, że jeden chłopak dziewczyna. Jeden chłop przemycił kokainę tam, bo podchodzi do mnie taki mój best friend tam, mój najlepszy kolega, bo miał ten sam problem co ja. Jest wieczór, nie? To non stop siedzieliśmy, gadaliśmy i paliliśmy fajki i coś. Non stop gadka tam była z tymi terapeutami i ten. Ale już zostaliśmy sami i ja tak patrzę na niego, coś za szybko gada, jakiś taki podejrzany jest. Ogólnie teraz mam radar. Stary, ja zawsze tak gadam. Ja pamiętam, że za każdym razem jak kiedyś omylę robiłem i pijemy energetyki albo kawę, to zarzucali mi, że jestem na bo za szybko mówię. Tylko problem polega na tym, że jestem człowiekiem, który bardzo szybko mówi, bo dlatego, że bardzo szybko myśli. Ja nie mam problemu z tym, żeby przemyśleć to, co chcę powiedzieć w danym momencie. Ja bym pierdalał z karabinu tak jak teraz, a mógłbym tak mówić bez przerwy, to byście mnie
nie oglądali. Ludzi. Czy ty nie jesteś na czasami? On. Ty, no właśnie miałem ci powiedzieć. Ja wiem, co miałem ci powiedzieć. On. No słuchaj, rozpakowywałem walizkę i gdzieś w walizce miał schowane, nawet nie wiedział, że miał schowane. Miał schowane torbę i na odwyku zaczął napierać ten k***a i mówi do mnie i mówię ci to tylko dlatego, że wyśpiewam cały sam i nie mam już więcej, bo wiem, żebyś na pewno poleciał ze mną. Ja mówię, k***a, no to dzięki, że mi powiedziałeś, chociaż że już nie ma, nie, że wszystko wyśpiewa, bo jestem pewny, że jakby powiedział, że ma, to byśmy poszli do niego do pokoju i byśmy walili. Ale on tam został długo jeszcze, długo, bo on chyba tam ze 3 miesiące. Ja tak szczerze, to na brać sobie oddech na 3 miesiące i przemytać. Wiesz, co sensu nie ma? To w tym momencie tam naprawdę płacisz za nic. Chyba, że płacił za to, żeby ostrygi f***ć, ale myślę, że na mieście by tani ostrygi zjadł. Dobry przyjaciel z niego, no. Miałeś sobie... A w sensie, że miał i mi... Miałeś sobie rozłożył, w sumie. Potem tak przypadkiem chłop wpakował towar do torby, no na pewno. A ja przypadkiem przespałem się z mamą twoją. Nie na taki żarcik. Teraz tak myślę. Znaczy, tam są pokoje też, które kosztują chyba, nie wiem, 60 tysięcy za miesiąc, czaisz? Bo to są takie pokoje 150 metrów. I wiem, że jeden chłop mieszka w takim pokoju tam. Był taki Ukrainiec, przyjechał Teslą, która jest tak odpisowana, że jest tylko jedna w Europie taka Tesla. Przyjeżdżała codziennie do niego dziewczyna taka dwudziestokilkuletnia, jakimś tam też nowym Porszakiem i gościu chyba już 7-8 miesięcy tam siedział i był uzależniony od fentylu. I tyle czasu już tam siedział. Tesla w dieslu? Nie, no to była taka błękitna, tak, niebieska była, albo błękitna, coś takiego. No nie mogę mówić. Którzy byli tacy, że siedzieli cały czas u siebie i tylko nosili im jedzenie, w ogóle nie chcieli się zadawać z innymi ludźmi. O, gołąbeczki były też, pani Ukrainka robiła. I nie wiem, o co chodzi, ale ta pani Ukrainka kładła masło na chleb. Nie, w sensie na wszystko. Jak na przykład miałeś kanapkę z pomidorem i z... Po niej się smarować nie chciało, mi też nie chcę smarować nigdy kanapek, dlatego ja... Kanapki bez masła. Jak ostatnio się pofatygowałem i masło ułożyłem na chleb, szczerze, Boże, jakie te kanapki potrafią być pyszne. Jak to dużo zmienia. Masłem? To na tym masło na pomidora kładła. O co to chodzi? Tak się na Ukrainie je, czy co? O, i patrzcie, słuchaj to. Chłop wiedział, że ja jestem streamerem, nie? Zobaczcie, co mi przygotowali, bo oni chcieli, żebym ja tam... Patrz. Oni chcieli, żebym ja tam został jeszcze dłużej, bo powinienem zostać tam jeszcze dłużej, jeszcze na jeden miesiąc minimum. Ale zdecydowałem się, że wracam do domu i będę miał terapię normalną. I oni chcieli, żebym ja tam został i streamował z odwyku, plus deala miał z tym odwykiem, że po prostu reklamował i zobacz, żeby mnie przekonać, żebym tam został jeszcze, to zobacz, co mi zrobili. Stanowisko do streamowania. Ale szczerze to mega dobrze świadczy o nich, że w ogóle, patrzcie, wyłożyli gąbkami cały pokój, specjalnie przygotowali mu ewentualne pomieszczenie, żeby streamować mógł. Tak szczerze, to ktokolwiek prowadzi tę firmę, to ma bardzo łeb na karku i wie, co robi. Zajebista sprawa. I to też dobrze świadczy stricte o osobie, która się tym zajmuje. To znaczy, widać, że nie jest obojętna. Bo tak naprawdę ten odwyk potrzebuje takiej reklamy w postaci streamera, żeby za darmowy pobyt na przykład siedział i robił transmisję na żywo. Myślę, że niekoniecznie. Więc tak naprawdę reklamą samą w sobie jest fakt, że z taką inicjatywą wyszli. No mówię wam, że tam byś chciał się zapisać. Piszcie do nich, że jestem uzależniony od jedzenia, chciałbym schudnąć, że mam otyłość trzeciego stopnia i powiedzcie, że ja będę siedział i streamował. Rozumiesz to? I powiedzieli, że jak zostanę na jeszcze miesiąc, to pierwsza rzecz, to mam zniżkę, żeby tam zostać. A, zniżkę, dobra, to ja tam nie chcę, ja nie mam czasu jednak. Wracaj tam, no ja mogę w każdej chwili tam wrócić. Znaczy po tym streamie to już nie wiem, bo za dużo likuję, ale mogę w każdej chwili tam wrócić i oni czekają tam na mnie. No przygotowali zeli, wiesz, ja mówię, że gotuję i na następny dzień przyjeżdża taki nowy grill, nie? I zobacz, jak mięcho zajebiste, szparagi, masakra. I jeden był gościu, jak ja miałem chyba przedostatni dzień i dzwonił na ten odwyk i mówi, że tam jest dealerem, że ma problem, uzależniony od alkoholu i pyta się, czy ktoś jest z Warszawy, który jest uzależniony od alkoholu i od... A ten gościu mówi, no mamy ze 3, a kiedy wychodzą? No niedługo. Dobra, to ja przyjadę jak wyjdą, bo nie chciał, żeby rozpoznali go, nie? Jakieś oliwa czy olej z jakimiś ziołami robili nam, jakieś sałateczki. Patrz, jakie fajne rzeczy były. By tam zostać? No ale nie, jak ja bym tam został i streamował, to bym miał jeszcze hajs od nich. I plus, to chyba jak będę walczył na fejmie, to powiedzieli, że na pewno biorą reklamę u mnie na plecach, taką wielką. I dobrze zapłacą, więc spoko. A, to sobie oglądałem te mecze. No mówię, że łącznie za miesiąc
Wiesz, nie, więcej mi tam wyszło niż 23 tysiące. Pożyczyłem od ziomka i po prostu mi... A mogło być nawet z ponad 30 koła. Ze spaniem jak w wojsku? Nie. Niektórzy nie spali całą noc, niektórzy o 5 chodzili spać. To jak ten, jak chcieli. Od kranka? Nie, od innego. Kranek by mi nie pożyczył tyle pieniędzy, co ty. Ogólnie od wenflonu dostałem jakieś zakażenie, strasznie twarda żyła mi się zrobiła i musieli mnie tam ratować, że tam, znaczy oni wiedzieli, że trenowałem MMA, to mi kupili kurwa, ale nie... Ej, szczerze, ten odwyk jest mega zajebisty, może jest, ale patrzcie, kupili gościowi grilla, bo mówił, że lubi gotować. Kupili mu worek, że mógł sobie poboksować jak ma k***te. Ej, mega zajebiste miejsce, naprawdę. Zdążyłem go powiesić nawet, to też trochę było p***ne, bo człowiekowi, który jest alkoholikiem, albo dobra, tego nie mogę opowiedzieć. O, tutaj tak wszystko wyglądało sobie. Normalnie nagrywałem sobie filmiki, jak mi robili zastrzyki, których pizzy robiliśmy. A w***** konia przy tym 70 lat na dziadzie? Bo nie było ochoty. Ej, to jest akurat odpowiedź na pytanie, które chciałem poznać, nie? W sumie dziadek 70-letni to już nawet może nie ogarnąć, co tam się pod kołdrą dzieje, bo on już zapomniał, jak to jest. Z moimi kolegami, tu ich specjalnie twarzy zrobiłem, to moi best friendy z kolegami. Jakie spodenki, LV! On tą pożyczkę brał, by sprzedał te swoje itemy, to by miał. Już. Golili mu brzusia! Ja w życiu sobie brzusia nie dotknąć, moje włosy na brzuchu są mega sexy. Tak, to było dwóch lekarzy, jeden chirurg, drugi lekarz. Ja powiedziałem, że masz, będziesz to nagrywał. A on tak, nie wiedział, co miał powiedzieć, bo chyba nigdy gość nikt nie zapytał, że trzymaj telefon i nagrywaj, i po prostu wziął telefon i zaczął to nagrywać, nie? Uważasz, warto było? Zajebiście było warto. Dziękuję Monice, że mnie na ten... Franek przyszedł do mnie w niedzielę o godzinie 15. Franek, nie, żartuję, nie. Co już myśleliście. Ale przyszedł do mnie o godzinie 15 w niedzielę z jakąś dupą i chciał dmuchnąć w alkomat. Wydmuchał 2 promile o 15 w niedzielę i poszedł do Żabki i kupił jeszcze pół litra i poszedł pić z tą dupą. Czaisz? Ja nie wiem, od 15 godzina w niedzielę, nie? A był całą noc na imprezie. Jest okej. Okay. Ale wiesz, mam nową bohaterkę. Ona też jest bardzo zazdrosna. Na Tindera się nie zgodziła. Powiem tak, ma zadatki na bardzo dużą zadymiarę. Bardzo dużą. I to taką zazdrostą zadymiarę. Mam nadzieję, że się nie w***ałem znowu w to samo bagno, co z arbuzem.